Witajcie. Zapraszam Was do oglądnięcia kolejnego odcinka z mojej hodowli. Dzisiaj postaram się Wam omówić drugi tydzień parowania moich gołębi. Aktualnie jestem u nich w porze karmienia. Widzicie, apetyt dopisuje. Kolega Mędrysa na swoich filmach właśnie opowiadał, że oznaką jest zdrowia u gołębi jest to, jak one po prostu jedzą, jak słychać korytka. Nie wiem, czy to słychać będzie na filmie, ale korytka wręcz grają, także apetyt dopisuje. Dzisiaj im przygotowałem taką karmę mocniejszą, bo u nas jest akurat teraz mróz. To jest karma firmy Flormax, rozpłodowo-lotowa. Dołożyłem do niej taki miks ziół i warzyw, który sobie sam robię, ale o tym to Wam opowiem na kolejnym filmie. On fajnie zwilża karmę, bardzo fajnie pachnie i po prostu do osuszenia tej karmy podaję drożdże piwne w proszku i ten proszek właśnie, o którym ostatnio wspominałem, dla drobiu mineralno-aminokwasowy, jeszcze w sumie witaminy też tam są. Jak widać, karmia nie wyróżnia się niczym specjalnym. Chodzi mi mianowicie o to, że nie ma w niej tak dużo po prostu tych składników dodatkowych. Ja to ze swojego doświadczenia już po prostu wyniosłem. Wcześniej strasznie dużo smarowałem tą karmę po prostu. Ona była tak oblepiona tymi środkami, ale zauważyłem, że no, gołębie pierwsze co takiej obsmarowanej karmy nie chcą zbytnio jeść i stwierdziłem, że wolę robić to częściej, a podawać mniejsze ilości i też przez to nie mam po prostu też usmarowanych korytek tymi środkami. Te środki jak zalegają w korytkach, to też się właśnie w nich namnażają swego rodzaju patogeny, no i jest później problem ze zdrowiem u gołębi. Przechodząc do podsumowania właśnie drugiego tygodnia parowania, tak jak wcześniej Wam zapowiadałem, zaplanowałem sobie parowanie gołębi na 10 lutego. Potwierdzałem to dodatkowo taką pogodą długoterminową, żeby była fajna pogoda, żeby te gołębie po prostu miały chęć do parowania. I to się okazało, pogoda właśnie 10 na to pozwalała. I jeszcze dodatkowo sprawdzałem sobie właśnie pogodę 10 dni później, bo mniej więcej w tym terminie gołębie nanoszą pierwsze jaja. I jest też to ważną rzeczą, żeby nie było przymrozków, gdyż gołębie na pierwszym jaju nie siedzą. Sporadycznie się trafia, raczej sporadycznie. No zależy po prostu od gołębi. Jedne siedzą, drugie nie, ale większość nie siedzi. Z tego względu, że no czekają na drugie jajko i chcą, bo chcą, żeby w tym samym terminie po prostu wykluły się dwa młode. Gdyby one czekały, siedziały już na pierwszym jajku, to no pierwszy młody byłby tam dzień czy dwa dni wcześniej wykluty, a to jest, nie jest pożądane. Więc one po prostu siedzą na gnieździe, ale nie wysiadują twardo jaj. I w momencie, kiedy pojawia się mróz, to jajo zostaje przemrożone, no i później jest problem właśnie z wykluciem się tych młodych. W tamtym roku moi koledzy właśnie parowali pod koniec lutego gołębie i w naszym regionie tutaj początkiem marca trafiły się mega duże mrozy i bardzo dużo jaj im poprzemrażało i mieli no, małą skuteczność po prostu lęgów na gołębniku lotowym. U mnie właśnie wszystko było zaplanowane tak, żeby właśnie teraz gołębie już siedziały wszystkie praktycznie twardo na jajach, ale jak to bywa w życiu, człowiek planuje jedno, życie pokazuje drugie i u mnie tak samo się stało. Mam tutaj 28 par gołębi, z tego 10 par nie złożyło jaj. Powodów jest no, kilka. Na przykład roczny samiec jeden nie zajął mi celi. Przeparowywałem kilka par, bo mi tam to nie odpowiadało, to co one sobie tam powymyślały. A to nawet nie kwestia jakiejś budowy i tak dalej, tylko po prostu mam na przykład dobrego lutnika z tamtego roku i
parował się z samicą, która tak nie należy do orłów. Więc pierwsze co, no, nie spodziewam się nie wiadomo jakich młodych po nich. A drugie co, no ten samiec zawsze po przylocie nie miałby swojej partnerki, straciłby motywację i byłby problem. Więc mamy, tak jak mówię, 10 braków w jajach. Trochę mi się to nie podoba, no ale cóż, tak już musi być. W kolejnym tygodniu wam opowiem, jak to właśnie się wszystko poukładało. Ale tak widzicie, tutaj są takie przymknięte cele, to są właśnie te dwa roczne. Jeden zajął obydwie cele, co prawda, ale samicy sobie nie może specjalnie znaleźć. A tutaj jest, akurat mam nadmiar samic, ale to też jest zrobione z myślą właśnie o lotach, lepiej mieć więcej samic. I zobaczymy. Tam też samiec, nie ma samicy, bo jego samica poszła do tego samca na dole. Nazwałem go Bocian, więc teraz będę go taką ksywą nazywał. Chodzi o to, że już drugi raz, drugi rok z rzędu, nie wiem czy to będzie widać, ma miskę lęgową drogu, a on sobie tu zrobił takie duże gniazdo. I miał inną całkiem samicę, ale po prostu, tak jak mówię, zakosił samicę temu samcowi, którego tu akurat go nie ma teraz w celi. Także no, jest troszeczkę problemów. Nie idzie wszystko po mojej myśli. A tutaj na dowód tego, że właśnie gołębie na swobodnym parowaniu lubią parować się na linie. Tutaj widzicie ten taki bardzo pstry samczyk. To jest syn tego krasego, ja go tak nazywam. Kras wygląda jak mewka na koszowaniu, nawet koledzy się śmiali, że to jest mewka, a nie gołąb pocztowy. Ale jego babka u mojego kuzyna zrobiła 5 razy pierwszy konkurs. On u mnie może w pierwszym roku nie leciał, ale w tamtym roku na dwulatka na 12 wkładań zrobił 10 konkursów. W A kategorii miał koeficjent 50. No, na mistrzostwo Polski to nie jest, ale jak dla mnie to jest taki dobry, dobra motywacja do dalszej pracy, jak na początek. I wracając właśnie tutaj do tej pary, to jest jego syn, zresztą widać praktycznie jota w jotę. I ten syn jego sparował się na jego wnuczkę. Trochę blisko, ale zobaczymy co wyjdzie z tego. Ten samiec ma taką samicę, ona też ma fajną skuteczność. Ja ją dałem poza 50. Taki mój błąd. Ona bardzo fajnie leciała, bo ona miała na 11 wkładań 9 konkursów. Też do A kategorii miałaby fajny wynik, ale tak mówię, no była poza 50, więc się nie kwalifikowała. Zobaczymy jak w tym roku im pójdzie. Dodatkowo właśnie chciałem wam opowiedzieć o moim zamyśle teraz na czas jakby wysiadywania jaj. Mam taki plan, żeby do każdej celi, przy każdej może mojej wizycie, o, to jest taka wojownicza samica, zrobić coś takiego, że do każdej pary, po prostu do każdej celi wsadzam tą rękę, jednak bawię się z tymi gołębiami, żeby je oswoić do ręki, żeby też nauczyły się bronić tych swoich cel. Taki mam zamysł, chcę wykorzystać ten czas właśnie ich takiej waleczności do tego. Poza tym właśnie w tamtym roku doszedłem do takich wniosków, dla jednych to będzie oczywiste, a dla mnie to na początku nie było, ale jeżeli poruszamy się w gołębniku, nawet łapiąc gołębie, nie możemy robić takich nerwowych ruchów, nie możemy biegać po tym gołębniku, gdyż gołębie wtedy również są nerwowe, latają po prostu jak opętane. To bardzo przeszkadza przy ich łapaniu, ogólnie przy pracy. Każdego cieszą gołębie właśnie takie łaskawe, nie? Gdzie się wchodzi i one traktują nas jak lokatora wręcz tego gołębnika, a nie jak intruza. Na ten tydzień to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję osobom, które tutaj dały mi suba. Jest nas coraz więcej. Za co jeszcze raz dziękuję. I tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do właśnie subskrypcji kanału.
Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.